maturzystów liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Tadeusza Kościuszki w Gostyninie chcielibyśmy serdecznie przywitać wszystkich gości i podziękować za przybycie. Szczególnie gorąco witamy dyrektor szkoły, panią Annę Latoszek-Janicką. Wicedyrektora szkoły, pana Mariusza Wigielmajera. Starostę powiatu gostynińskiego, pana Arkadiusza Borszewskiego z małżonką. Wicestarostę gostynińskiego, panią Marię Wróblewską. Burmistrza miasta Gostynina, pana Pawła Kalinowskiego z małżonką. Wójta gminy Gostynin, pana Edmunda Zielińskiego z małżonką. Przewodniczącą Rady Rodziców, panią Agnieszkę Wibałę. Wszystkich nauczycieli, a szczególnie ciepło wychowawców klas maturalnych. Pana Jarosława Wibałę. Panią Annę Krawczyńską. Pana Tomasza Krawczyńskiego. Pani Magdalenę Kaczmarek. Pana Kamila Jaworskiego. Witamy serdecznie i najcieplej naszych rodziców. Organizatorów dzisiejszego balu i bardzo im za to przedsięwzięcie dziękujemy. Witamy głównych bohaterów dzisiejszego balu, czyli wszystkich uczniów klas maturalnych wraz z partnerami. Za 100 dni przystąpimy do pierwszego i jakże ważnego w naszym życiu egzaminu, zwanego egzaminem dojrzałości. Przed nami matura. Już dziś jednak nadeszła ta magiczna chwila, moment w życiu każdego z nas, w którym przepraszamy za nasze przewinienia i dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Niebywałość tego wieczoru sprawia, że wszyscy czujemy się wzruszeni. Każdy z nas pamięta moment, w którym po raz pierwszy przekroczyliśmy próg szkolnych murów. Szybko minęły wspólne 3 lata. Razem przeżyliśmy tak wiele. Studiówka to taki wieczór, który skłania do chwili refleksji i każe rozejrzeć się wokół i zapytać, dzięki komu tu jesteśmy. To właśnie teraz pragniemy na wasze ręce, szanowna dyrekcjo, kochani nauczyciele, złożyć słowa gorących podziękowań za wszystko. Za ciepły uśmiech tak bardzo potrzebny w chwilach zwątpienia, za stwarzanie rodzinnej atmosfery, za każdą porcję wiedzy, którą nam przekazywaliście. To dzięki wam zmienialiśmy swe poglądy i zapatrywania na otaczający świat. Dojrzewaliśmy. Coś się kiedyś zaczyna i coś się gdzieś kończy. Taka jest rzeczy kolej i taki jest jej porządek. Fragment naszej drogi życiowej związany z tą szkołą, z tym liceum, powoli, nieubłaganie dobiega do końca. Chcemy, by były to miłe wspomnienia. Dzisiejszy wieczór niewątpliwie będzie jednym z nich. Dzisiaj zapomnijmy wszyscy, że za 100 dni czeka nas trudna matura. To jest jeszcze przed nami. Dzisiaj jednak, już tutaj, zdajemy inny egzamin dojrzałości. Egzamin umiejętności zabawy w miłej, serdecznej i kulturalnej atmosferze. Niech ta studniówka dostarczy nam wszystkim tutaj zgromadzonym wielu wspaniałych wrażeń.
Jesteśmy bardzo wdzięczni, że w tak zacnym gronie, w pięknej sali balowej krokiem poloneza, symbolicznie wkraczamy dziś w nasze dorosłe życie. Zapraszamy do zabrania głosu naszych gości. Bardzo chcę się dziś, patrząc na was, drodzy uczniowie, powiedzieć nie jak zwykle w sali gimnastycznej, kochani, bardzo proszę o ciszę i tak dalej. Chcę mi się dziś powiedzieć, przepiękne panie i przystojni panowie. Ponieważ Wiktoria i Hubert byli u mnie wcześniej z tekstem przemówienia, które przygotowali, to wiedziałam, że powiedzą już wszystko, co jest do powiedzenia w ten piękny zimowy wieczór. I powtórzyłabym się tylko podsumowując nasze wspaniałe wspólne 3 lata. Więc absolutnie krótko, w imieniu wszystkich nauczycieli i własnym serdecznie dziękuję za zaproszenie na ten wyjątkowy bal, który już po raz 8 odbywa się poza szkołą. Tym bardziej cieszy mnie, że pielęgnujecie w ten sposób pamięć o naszym patronie i że Jakub Górski w roli Tadeusza Kościuszki i Julia Kryska tak pięknie wprowadzili dziś poloneza. Bardzo wam, Julio i Jakubie, za to dziękuję. Dzisiejszy bal jest owocem pracy wielu osób. Składam wyrazy szacunku i uznania dla rodziców, którzy tę uroczystość zorganizowali. Dziękuję też władzom samorządowym za obecność i wspieranie szkoły. Podziękowania należą się wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, oczywiście w szczególności wychowawcom klas trzecich. Największe wyrazy uznania kieruję oczywiście do uczniów, którzy po wielomiesięcznych próbach pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego i wychowawców wspaniałym krokiem poloneza symbolicznie wkraczają dziś w dorosłe życie. Wprawdzie, i tu jest mała korekta, Hubercie, nie 100 dni do matury, 96 co roku liczę. Ponieważ wszyscy są już z pewnością w bardzo balowych nastrojach, pozostaje mi życzyć wam, drodzy maturzyści 2019, w imieniu Rady Pedagogicznej i własnym, 3-cyfrowych wyników na maturze bez przecinków i sukcesów podczas rekrutacji na wymarzone studia, zaś tu i teraz cudownej zabawy i niezapomnianej nocy. Wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo, młodzieży, po pierwsze prosiłbym wszystkich o nagrodę dla nauczycieli i choreografów za pięknie przygotowane dla nas przedstawienie poloneza. Proszę ogromnie, brawa. Jak i również podziękowania dla młodzieży za to, że poświęciła swój czas na to, by dzisiaj tak pięknie zatańczyć. Dziękuję bardzo za to zaproszenie. Jestem szczęśliwy. Dzisiaj przeżyłem taką podróż w czasie troszeczkę. Zgadza mi się czas i miejsce akcji. Jestem na swojej praktycznie studniówce. Kiedyś tam dawno temu. To jest jedyne w swoim rodzaju przeżycie, które będziecie na pewno długo jeszcze pamiętać. Zawsze będziecie pamiętać. To jest ten pierwszy bal, odnosząc się nawet do tej kultury, historii, to, co dla waszej szkoły jest najważniejsze, tradycja. To jest tak, jak kiedyś, dawno temu, młody szlachcic ze szlachcianką szli pierwszy raz w tany. Poloneza czas zacząć, tak? Ten czas. Dzisiaj mamy czas zabawy, jutro będzie czas nauki. Korzystajcie z tego, żeby dzisiaj tą noc wspaniale spędzić. Jutro zajmiemy się przyszłością. Zajmiecie się nauką. Kolejny ważny element to matura, egzamin. Wyniki tego egzaminu wpłyną na wasze życie, na to, co będziecie kiedyś robili. Życzę wam, żebyście, tak jak pani dyrektor powiedziała, mieli same najwyższe wyniki, żeby każdy kierunek stał przed wami otworem. Jeszcze raz w imieniu swoim i zarządu powiatu gostyńskiego życzę wam szampańskiej zabawy do samego rana, wspomnień przez całe życie i wspaniałych wyników na maturze. Dziękuję bardzo. Balski Górkowy 2019 uważamy za otwarty. Ha ha ha.
Na, 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 na